Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do pierwszego fabularnego dodatku z gry Far Cry 5. In war, you don't always get to choose who lives and who dies. All you can do is stand with your brothers. Come hell or high water. And if you're lucky, everyone makes it out alive. I had a good crew. One of the best. We were brothers. 2 miles out, hold your fire. Gunship suppressor, the LZ. Fucking Chavez. That guy was a live wire. Had a choice between jail or the army, and the stupid fuck picked the army. Quit reading, Yoko. You're missing the war. War's already over, Chavez. 30 seconds, LZ's hot. Oh, Lord. You bless this man. Hey, save one for me too, Moses. True. Pray I don't accidentally shoot Yoko. Yeah, you'll need divine intervention on that one, brother. Look sharp, men. Here we go. Python 2-5, check the fire from the tree line, 1 o'clock. My job was to ride shotgun. That's why they called me Cowboy! Light those bricks up! Watch it, they got a 50 caliber down there. It's an ambush! Abort! Abort! Python 2-5, we're going down! In war, you stand with your brothers, come hell or high water. And if you're lucky, everyone makes it out alive. Where you go to? What is your mission? James Kenneth, Sergeant U.S. Army, serial number Romeo Alpha 46. No! Tell me or you die! James Kenneth, Sergeant U.S. Army, serial. No. Tell me now! Sarge? Do me a favor, cowboy. Sarge! Young Ming Day! To tell him, eh? I'm very sorry. Your friend. Not a late hope. I'm so sorry. How the hell are we gonna get out of here? Don't tell them I'm sick. I can't know about him. Do you know what they're saying now? And give him a lamb. There is a big panther in the area. They want to drag your friend into the jungle and leave him. I'm sorry. Bastards. Your helicopter is close by. It was burning too much when they found you. Now, I'm talking to you. Fighters! They're ours! Tôi không biết. Chúng đó thôi. Chúng có nhận thấy chúng ta không? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Chúng đang đi tìm gì? Oh shit! Thank you.
No to zaczynamy. W samym centrum walki. O, helikopter w ogniu, człowiek w ogniu. Ucieknij. Helikopterowi, no to byle przed siebie. Myślałem, że nosi jak taka technologia. No i tak jak widać, Montanę, nasze uzbrojenie, ojca Józefa Ziarenko i wszystko inne, co mieliśmy w podstawce, zostawiamy, odrzucamy na bok i przenosimy się do Wietnamu. Call of Duty tego nie zrobiło, Battlefield tego nie zrobił, robi to Far Cry 5. Co prawda jedynie w postaci dodatku, no ale myślę, że marzenie wielu w jakiś sposób zrealizowane. More fighters. Scratch one enemy hero. Zyskaj dostęp do swojego nowego pojazdu w dowolnym garażu. Nie wiem, czy coś z podstawki nie zostało, chociaż no pewnie się i znajdzie. Chętnie popływał. Nie wiem, czy powinniśmy podjąć się eksploracji. Być może uda nam się trafić na jakąś broń. Nie wyglądamy najlepiej. Nie mamy apteczki. Nie mamy niczego. Swego czasu... Bardzo popularne hasło. Zapomniałem o tej wielkiej, ogromnej panterze, które się wszyscy boją i powinniśmy unikać. Ale bądźmy dobrej myśli, że to jeszcze nie ten czas. O-o. Instynkt przetrwania. Wykonaj ciche eliminacje atakami wręcz lub cichą bronią, by otrzymać talenty instynktu przetrwania. Czyli talenty też musimy na nowo odblokować. Talenty te ułatwiają ciche działania. Talenty działają, gdy się ukrywasz. Po wykryciu stracisz talent instynktu przetrwania. Wykonuj ciche eliminacje, by je uzyskać. A, czyli to trochę inaczej. No dobrze, talent adrenalina pozwala ci się poruszać szybciej. Talent duch zmniejsza ilość hałasu, który robisz biegając. Talent szósty zmysł będzie automatycznie oznaczał wrogów, a talent drapieżnik pozwala ci oznaczać przeciwników przez ściany, używając lornetki. Czy tu każdy talent jest? Dość ciekawe. Nie wiem, czy one są losowo przypisywane, czy my po zabiciu będziemy mogli sobie to wybrać. Losowo. Z okazji weź. O, jak miło. Ciało niekoniecznie, ale cóż tu mamy? Baza. Python 25, on guard. Anybody there? Python 25, read you loud and clear. This is Firebase Echo. A flight of Navy fighters reported seeing your crash site 5 clicks due west of us. We got our hands full here. You gotta come to us for extraction. Those Navy jets just hammered enemy positions about half a click northeast of you. So be careful. How copy? Copy that. I'm coming to you. Python 25 out. Nie no, spoko. Nazwali nas Pytonem, więc czuję się całkiem okej. W mroczne godziny możesz grać ze znajomymi, czyli standardowo, tak, w koopie. Może by było nieźle tak sobie pośpiewać razem. Lecą B50, zresztą. By tak w podstawówce śpiewali. Obóz z zachodniej doliny, jak rozumiem... O, mamy już lornetkę, tyle dobrze. Nie mamy naszych przyjaciół na G i H, a trochę szkoda. Zobaczmy w ogóle ekwipunek, jak nasz wygląda. Czyli takie podstawy, trochę okrojone w stosunku do tego, co widzieliśmy. Zaproś znajomych niekoniecznie. Dziennik, czyli nasze zadania główne. I takie bardzo poboczne. Ciężko powiedzieć, na ile godzin jest sam dodatek. Taki bardziej... O, widać po mapie. Taki dodatkowy, o... Sama wielkość też sugeruje, że jest gdzie się przemieszczać, chociaż nie widziałem specjalnie dróg do jazdy. A w garażu czeka na nas wóz, mówili. Dobra, to jest zdecydowanie za cicho. Ło, Ulik, chodź. Czy my możemy? Chociaż nie, Alicja w Krainie Czarów. On nas może wpakować w niezłe tarapaty. Podoba mi się ten nowy system talentów, tak, że możemy je stracić, gdy zostaniemy wykryci, a dopóki do tego nie dojdzie, no to zbieramy kolejne. Kulik jest. Do nory nas nie doprowadził. Nie wiem, czy do nich iść, bo się patrzą na siebie. Nie chciałbym stracić tego talentu, ale z drugiej strony, tam może coś leżeć przy tym żołnierzu. No cóż... Pewnie czasem stracimy, czasem nabijemy je z powrotem. Tak to działa. Mam nadzieję, że ich tylko dwóch jest. Naciśnij te, aby rzucić kamieniem. Odwraca uwagę wroga. No proszę bardzo, coś z czego nie korzystaliśmy wcześniej. A teraz rzeczywiście może mieć zastosowanie. Tylko jakby tu rzucić ten kamień, żeby on poszedł.
a jednocześnie odwracając się, żeby nas nie zauważył. Leć, kamieniu! Ty nie widziałeś, gdzie ten kamień poleciał, a czemu ty się też zainteresowałeś tym tematem? Grzeb tam, o właśnie. A my pogrzebiemy twojego kumpla. Piękny, zanadobny. Czyli talenty już wiemy, jak działa, zbierają się kolejno, tak? O. Od tego najniżej do tego najwyżej. Będę musiał jeszcze raz przeczytać, który co nam dokładnie dawał, ale najważniejsze, że po amerykańsku kumpel pomszczony. Dwóch za jednego. Przedmioty do rzucania. Okej, czyli te nożyki, granaty, inne sprawy. Bardzo podobnie jak w podstawce, to cieszę, bo przynajmniej nie jest takie specjalnie skomplikowane. Przeszukaj. A nie przeszukałem tamtego. Cóż tu mamy? Amerykański rozkaz. Pierwotne cele rozkazu operacyjne P-43 ulegają zmianie. Najnowsze dane zwiadu lotniczego pokazują nowe stanowisko dział przeciwlotniczych na wschód od waszej pozycji. Nowy cel misji polega na eliminacji i zniszczeniu tych dział. Na obszarze działania należy spodziewać się wroga w liczebności batalionu. Punkty ewakuacyjne oraz czas pozostają niezmienione. Okej. Czy jak rozumiem, kolejna misja nam w tym wszystkim dochodzi? A może jeszcze wrócę na moment do tego drugiego kumpla. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma w okolicy. Nie przeszukałem, nie? No właśnie. Co to za robota, jak się nie obmaca takiego tutaj? Tubylca. Słyszę komary. No nie. Mam nadzieję, że w grze. To powinno działać. Bieganie jest pewnie niezbyt roztropne, chociaż mam nadzieję, że wszędzie ogień się pali. Szczególnie o takiej porze. Odkryte miejsce. Tak, i te dźwięki takie orientalne. Muzyki tylko brakuje, jakiejś tu specjalnie przygotowanej. No tego się nie spodziewałem na naszej drodze. Przycupnijmy w jakimś lepszym miejscu. Fajnie by było mieć tych kumpli, tak w podstawce. Dziwne, że... O, właśnie, już kogoś widać. Myślałem, że mamy wejść na wieżę, rozejrzeć się po okolicy. Aha. Kurczę, któryś by mógł nam pożyczyć ten karabin, to byśmy już weszli sobie głośno, to zrobili rozróbę. Co prawda, trochę brak apteczek, ale... Oprócz tego nie widzę żadnych większych problemów. Użyj lornetki, naciśnij, aby przeprowadzić... atak z powietrza i teraz nam to mówią? Lornetko, wróć. Mamy bardzo ciekawe miejsce na atak z powietrza. Czyżby? Czy to zadziała tak, jak myślę? Tylko gorzej, jak zrobi hałas i stracimy nasze... Jakie to było... piękne! Tam się na szczęście jeszcze wielu pali w tym wszystkim. Więc szkoda by było powtarzać atak. Tym bardziej, że nie, czy nie są one jakoś ograniczone. Nie wiem, w jaki sposób zdobywamy kolejne możliwości, ale... Na ten moment nas nie widzą, a nawet jak nas zobaczą, no to mamy jeszcze... No tak. Nie po to robili ten tak fajnie rozprzestrzeniający się ogień, żeby teraz tam nie przyszpanować. Za to nie ukrywam, że nie podoba mi się sytuacja. Jakby zdobyć ten karabin... Tak myślę, można wejść na wieżę, szybko zjechać, ale może uda nam się zakraść. Ja liczę na to, że to są jedyne żywe dusze. I to takie w pół żywe. Pożycz któryś karabin. Kolego, weź już stop. Weź na wstrzymanie. I to lubię w Far Cry'u. Deski nas zasłaniają, oni nas nie widzą, czyli tutaj nie ma jakiegoś takiego systemu oszustwa. No dobra, teraz pytanie tylko, jaką mamy szansę zakraść? Ale nie pal się! Kto te beczki tu ustawił? Nie no, jeszcze zrobiłbym to po cichu, tym bardziej, że mamy sporo mocy. Musimy dalej zajść. Ładne krzaczki. Jest ide... Kurczę, stał idealnie przez cały czas. Ulala. Weźcie tam... Masz kamienia! Kolego, nie słyszałeś? Gdzie ten kamień? Cały czas chodzą nie tam, gdzie trzeba.
Ale jeszcze chwila, bo jak się zdenerwuje, to po prostu ich... Jeszcze raz kamień. Nie, źle, tam akurat ktoś idzie. Dobra, jak się zdenerwujemy, bierzemy pistolet i cześć. Kolego, no... Problemy ze słuchem? Tam był kamień. Próbuję jeszcze raz rzucić. Ktoś pamięta, jak się na Q się rzucało, tak? A nie na Q, na Q się zmieniało. No dobra, to wchodzimy. Tyle z naszych tutaj specjalnych mocy. A kolega spadł. No nic, no mieliśmy w końcu wejść na grubo. Przynajmniej wiemy, że ten pistolet to nie przelewki. Python 2-5, I've neutralized an enemy camp. Ohoho. Ile suwenirów. O, dobiłem. Myślałem, że na F latarka, tak już przyzwyczajenia. Jeżeli chodzi o rzut, to teraz tak mi się wydaje. Gdzie jest nożyk? Rzucało się na środkowy przycisk? No, tak. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale, chociaż nie ukrywam, że no przydałby się wtedy ten rzut. Dobra. Nie wiem, do ogniska to wrzucić, czy jak? Zobaczymy. Jakie mamy nasze kolejne zadania, kolejne cele? Zabezpieczyliśmy obóz. Ucieknij. Obserwuj. O 3 km w dżungli. Znaczy do punktu ewakuacyjnego, żeby się nie okazało, że to jest koniec dodatku. Jak tam dojdziemy na miejsce, a tak naprawdę to mieliśmy się zająć po drodze obozami, jeńcami i innymi takimi. No dobra, jeszcze małe rozeznanie, bo... Może zostawili to coś po sobie istotnego. Tyle. O, i są noże, no i pięknie. Co sobie postrzelaliśmy, to nasze. Przy okazji mamy fajną broń. Wszystko fajne. I nazywamy się Python. Python 2-5, be advised. We picked up a radio transmission. Three of your crew are still alive. They've been captured. Sounds like they're being held in separate locations. This place is festered with outposts and AAA, so have an eye. If we hear anything else, we'll pass it along to you. Good luck, buddy. Good luck! Dotarcie do punktu ewakuacyjnego to główne zadanie, ale ratowanie jeńców, niszczenie dział przeciwlotniczych, zabezpieczanie obozów i wykonywanie różnych wyzwań bardzo pomoże twoim żołnierzom podczas misji. Przejdź do strony wyzwań menu, by śledzić postępy każdego wyzwania. Czyli tak myśleliśmy, nasza główna misja dotrzeć do punktu ewakuacyjnego. Być może w tym miejscu się skończy dodatek, jeżeli tam dotrzemy. Ale po drodze mamy wiele innych zadań, które warto wykonać, a przynajmniej spróbować wykonać, bo jak rozumiem, że jeżeli nie wyjdzie nam za bardzo odbicie obozu, co tu leży, wisi, no to chyba nasi mogą zginąć. Zobaczmy na mapę. Na ten moment wiele nie widzimy. No ale, to jest dziwne, że tak króliki opanowały to i to nikogo żywego, żadnej żywej duszy. Dzika świnia, kurczak. Gorzej jak to pułapka, taka, że o, sobie wchodzimy. Tu coś leży. A też noże do rzucania. Pania granaty, to zapomnieli, jak to wygląda, jak to się robi. No, na pewno będzie brakowało nam też. Myślę, że przydzwoni. Stroju do szybowania, spadochronu, te sprawy, no ale... Niezbyt do końca można by było to jakoś logicznie wytłumaczyć, dlaczego, co i jak, tak? No szkoda, że też noc nam przyszła, tak to. Chciałbym pokazać Wietnam za dnia. I tak co? O! No może i... Może i wszystko przed nami. Chociaż to nie wygląda do końca. Promienie słoneczne. O, no to pięknie sobie polataliśmy. Przebywanie na terenie z aktywnymi działami przeciwlotniczymi zablokuje możliwość używania ataków z powietrza. Zniszczy działo, by umożliwić wykorzystanie ataków ponownie.
Wykonywanie celu zapewni ci jeden nowy znacznik ataku z powietrza. Aha. No miło. No dobra, ale wejście było na grubo. Aż dziwię się, że to widziałem, bo zazwyczaj jestem zwrócony w drugą stronę. Coś takiego ma miejsce. W całej dżungli poukrywane zostały głośniki propagandowe. Niszcząc je, wesprzesz wysiłek wojenny, unikniesz obniżenia morale okolicznych żołnierzy. No dobra, a jak tę Niagarę tutaj naszą przeskoczyć? Nie, to nie jest chyba dobry kierunek. Cały czas się boję, że tak sobie tu zwiedzamy i nagle z tego pola, bach, oddziały Wietkongu i tyle, pozamiatane. Co jest mądrzejsze, chodzenie z rurką? Tłumik mógłby mieć na tę broń. Widzę, że G i H teoretycznie mamy, ale nie wiem, czy to są pozostałości po podstawce, których twórcy nie wyczyścili, czy być może, patrząc na to, że możemy też biegać w koopie, niebawem, jak uwolnimy jakichś żołnierzy, no to zechcą do nas dołączyć. Na ten moment widzę, że raczej to jest wycieczka krajoznawcza, to co tu się dzieje. Ale no, co trzeba przyznać, jak na dodatek, mapa przygotowana świetnie. Sam motyw, to wszystko co tutaj dostajemy, to... opartego mogłoby być pewnie i osobno grą. Dobra. Nikogo nie widzę, widzę dziki. Kurczoki, najgorzej, że jak tam zjedziemy, że do tych dział nie dojdziemy, ale pojęcia nie mam jeszcze, gdzie one są. I stamtąd strzelały. No nic, jakoś tutaj przy... O! To już gorzej. To bardzo gorzej. Nie widziałem wcześniej, ale nie wygląda tak, jakby było nam gdzieś tu po drodze. Yet you are here. Go home. Live your life in peace. American soldier. American boy. You have no hope of winning. You will die out here in a jungle thousands of miles away from your home. American boy. I tyle. Fajnie, bo łuk do nas wrócił. Lubimy łuk, co prawda no, z tym tutaj celownikiem nie do końca może jest aż tak dobry. I tak jest spoko. Dobra, nic chyba nie było. Z drugiej strony sam klimat. Wojna w Wietnamie to chyba dość bolesny rozdział dla wojsk amerykańskich. Rzeczny rajd. Gdzieś tu jest rzeczny rajdzie, bo nie widzę, tak? Tam tyknęli, ale co, gdzie, jak? Obserwuj, może tak będzie łatwiej. Pytanie, co się stanie, jak go nie uratujemy. No i czy jest szansa go nie uratować, bo na przykład... No tak było teoretycznie w podstawce, także... Jeżeli nas wykryli... Już myślałem, że po nim. Jeżeli nas wykryli, no to zabijali wszystkich jeńców, ale nie było żadnych takich misji, gdzie ich potrzebowaliśmy. Znowu tutaj może być tak, że jeżeli zabiją nam jeńca... Nie, mam nadzieję, że trzymają w klatce go do końca i... ewentualnie jego życie jest tylko w naszych rękach. Porom pom pom. Raz, dwa, trzy. No przydałoby się parę zabawek, które mieliśmy w podstawce. Łuk był spoko, ale nie wiem, czy jak strzelając na przykład mu w kolano, to cokolwiek mu zrobimy. Kolego. Tylko jeden strzał. Ale ból. Chodź na naszą rurkę. W całym regionie, okej, okay. Domyślam się. Ja wiem, ale czekaj. Jak ja cię wyzwolę, to ja nie wiem, czy cię tamten nie załatwi. Cierpliwości, kolego. Oddaj strzałę, złodzieju.
będziesz to ostatni. O, 10 strzał. Nati, nati. Na moment nikogo nie widzę, więc chyba możemy spróbować. Thanks. This is for you. Python 2-5 found one friendly POW. I got him out alive. You're doing great. We've got fast air holding with a full bomb load. Kill that AAA and clear the road for that jet. No, nie ukrywam, że całkiem przyjemne doznanie. Odkryto miejsce. Dom na plantacji. Pytanie, czy to jest to... Nie, to nie jest ten punkt, w którym byliśmy. Tu mamy zaznaczone działka przeciwlotnicze. Bunkier na plantacji. Ta czopka to jest inaczej zabij dowódców. Ja bym był za tym, żeby jeszcze zniszczyć działo przeciwlotnicze. To jest takie... Takie coś bez takiego czegoś, ale takie coś, co pozwoliłoby na fajny sposób być może zabić dowódcę. Okej, okay. I tym samym całkiem sprawnie wejść w kolejne misje. Kolejna chatka tych... Tu naprawdę mnóstwo. Właśnie, za zabójstwa. O, i szybko nadrobiliśmy nasze talenty, więc nie było tak źle. Możemy teraz biegać po cichu i to jest... Dobre. Można umyć nogi. Mam nadzieję, że wszystkie zwierzęta są raczej przyjazne nam. Nie działa to w ten sposób jak... Chociaż no jakieś tam te... Pantery, czy co nas tu miało atakować, to rzeczywiście może być różnie. No z myśliwcami to tak trochę po amerykańsku. Zazwyczaj jak jakiś problem, to po prostu wołają myśliwcy i cześć. Zebranie trzech roślin automatycznie, o, wytworzy apteczkę. Czyli warto się za nimi rozglądać i też nauczyć się tego, jak wyglądają. Są zielone na pewno. Problem tylko polega na tym, że zielonych nam nie brakuje. Okej. Okay. O! Znowu? No po co oni latają? Zastanawiam się, na ile to będzie trudne dla nas wyzwanie, no ale... Czy jest wślizg? Jest. Czyli wszystkie takie podstawowe tutaj działania bojowe przetestowane. Nie trzymam się ścieżek, bo po ścieżkach mogą chodzić jakieś patrole czy coś. Mam lekki obaw, chociaż tu chyba nawet nie ma ścieżek. Z okazji sporo interesujących miejsc. Coś nas chyba ominęło, czy to... Tak. Coś nas ominęło przypadkiem. Ale spokojnie, jeszcze tu spędzimy trochę czasu. Wspólnie będzie co tu biegać, będzie co zwiedzać. No ale jak widać, mocno fabularnie to nie będzie jakoś tu rozwinięte. No chyba, że punkt, dojście do punktu ewakuacji to jest tylko część zadania, ale raczej wątpię. To wygląda jak na całość. Jednak myślę, że może być miło spędzić tutaj czas. Co to jest za taka? To jeniec na biało. A nie, to jest działo, tylko teraz tak myślę, że my nie mamy ładunków wybuchowych. Więc mam nadzieję, że nam je niedługo zafundują. Działa przeciwlotnicze są mocno strzeżone i osłaniają niebo nad regionem. Zniszcz je, by umożliwić przeprowadzenie ataku z powietrza. Może wymagać założenia kilku ładunków. Nie wiem, czy ładunki mamy domyślnie, czy my musimy szukać po tych obozach. Ale dopóki nie podejdziemy tam i nie zobaczymy, to się nie dowiemy. Ty, kolego, weź coś po cichu. Huk nam nie psuje statystyki talentów. A, właśnie, warto to wykorzystać, bo my mamy teraz... Jeden z naszych talentów to widzenie przez ściany. No, mam nadzieję, że ten kamień też jest zaliczany jak ściana. Wielkie działo przy wielkiej skale, tak? Czyli mowa o nas, tak? Noż ty, łobuzie! Cofaj się! Najlepiej by było załatwić tego tu przy nas. To widzę, on pilnuje jakiejś fajnej zabawki. Prawda, wraz z fajną zabawką. Ale kuszą. Wraz z fajną zabawką stracimy nasze talenty, no i... Szkoda by było. Tak sobie chociaż powyobrażam, tak? Chociaż tyle.
No jak na mocno strzeżone działa, to tak? Chyba nie działa to tak jak powinno. Uuu, strzelba, ale kuszą. Ale nie, no jak, tak jak widać, łuk pozwala nam tu wprowadzić naprawdę wiele fajnego zamieszania. Full apteczek. Granat, dynamit i komar. To co? Ubudubu, prezes klubu, te sprawy. W Call of Duty tak teoretycznie. Ale to myślałem, że mamy jakoś typowo założyć ładunek, a to wygląda na to, że chyba po prostu rzucić, tak? Jeszcze tak dla pewności, żeby nie zepsuć czegoś, ale... No to, a coś tu było przy kole? Ciało. No można by było tak. Jeszcze raz zobacz, jak mamy ładunek w ręku. No nie. No przynajmniej strzelać do nich nie powinno. Chyba, że to jakaś technologia tak jest samoobsługowa, czy jak. No dobrze, ubudubu, ubudubu i... This AA gun's down. I just took it out. I działa. Za dużo tych gier... Do tej pory było rekonesans i w ogóle i zawsze to tak działało, że... Spinaj się, wejdź, zobaczysz więcej. Zawsze to tak było, że te działa miały punkt, w którym trzeba było podłożyć ładunek, on się świecił i w ogóle, a tu nagle jakoś inaczej. Dużo fajnych nowych punktów zwiadowczych, nie wiem, czy my możemy z nich korzystać do szybkiej podróży. Chyba wszystko jest tak blisko, że nie bardzo. Ale mamy kolejne miejsca, żeby odwiedzać. Mamy też wstępne rozeznanie, jak ten dodatek wygląda. Czy będziemy go ogrywać w postaci tutaj takich spotkań w odcinkach, czy może na live'ie. Zobaczymy jeszcze w trakcie. A tymczasem... O, granaty. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Ej, hej.